Został pan memem po poprzednich zeznaniach. Przerywam panu, dlatego że chciałem w swoim czasie zdążyć zadać jeszcze jedno pytanie. Mi się to nie podoba. Zapytałam, czy pan ma wiedzę na temat, panie przewodniczący, czy może pan świadkowi wyłączyć mikrofon? Niestety muszę się tutaj męczyć i oglądać ten cyrk. A proszę odpowiedzieć na pytanie. Nie wiem, jakie to na organy. Cytat. Rozumie pan pytania? Czy ktoś zaprosił pana na spotkanie? Czy pan zaprosił? Pytania. Dzień dobry. Ja zanim zadam pytania już takie szczegółowe, chciałabym zapytać pana o coś, nad czym sama się zastanawiam od początku, odkąd zaczęła się ta komisja. Czy pan wyjaśnić nam, powiedzieć opinii publicznej? Myślę, że to jest ważna informacja. Co takiego się wydarzyło, albo co zdecydowało, albo co wpłynęło na zmianę decyzji, pana decyzji konkretnie, że na poprzedniej komisji wygłosił pan tylko oświadczenie i na żadne z tych pytań pan nie odpowiedział, bo tak się na przykład składa, że ja te pytania, które dzisiaj chciałabym zadać, przygotowałam na poprzednią komisję, ale dzisiaj pan przyszedł i zdecydował się odpowiadać jednak na nasze pytania. Co wpłynęło na zmianę pana decyzji? Tak jak zapowiedziałem, będę prostował nieprawdziwe informacje, czy które pan zawarte nie są musi pan, w pytaniu. Nie musi pan czytać tej odpowiedzi akurat. Niech pan mówi z głowy. Ale ja, panie przewodniczący, niczego jeszcze nie przeczytałem, a zamierzam przeczytać tą tezę, którą pani poseł wygłosiła. Rzeczywiście ją sobie zapisałem. Żadnej tezy nie wygłosiłam. No. Wygłosiła pani, owszem, tezę, dokładnie ona brzmiała... Proszę zacytować tezę. Tak krótką pamięć, to właśnie po to zapisałem. Na żadne pytanie pan nie odpowiedział. Otóż ja miałem przekonanie, panie przewodniczący. Ja to trochę rozszerzyłam. Powiedziałam panu, że dokładnie te pytania, które zadają dzisiaj członkowie pana komisji, padały na poprzedniej komisji i wówczas nie udzielał pan na nie odpowiedzi, tylko za każdym razem powtarzał pan w kółko przez, nie pamiętam, godzinę, dwie czy trzy to samo zdanie. To, co się zmieniło, może uszczegółowię panu, a chyba widzi opinia publiczna i wszyscy widzimy, że się zmieniło w stosunku do tamtej komisji, to jest to, że na te pytania dzisiaj pan odpowiada. Wówczas odpowiadał pan jednym i tym samym sformułowaniem, nawet nie chcę mi się go cytować, bo przecież zakładam, że nauczył się go pan na pamięć, skoro te razy pan nie wyrecytował na tamtej komisji. Więc jeśli nie zrozumiał pan sformułowanego pytania, nie ma żadnej tezy w moim pytaniu. Chciałbym wiedzieć, co pana skłoniło do tego, żeby dzisiaj nie czytać nam tej regułki przez ostatnie półtorej godziny, tylko jednak konstruować jakieś swoje zdania. Dobrze, to ja cieszę się szczęściem pani poseł i szczęściem całej komisji. Natomiast próbowałem to wyjaśnić na początku. Skończyło się jakąś taką niepotrzebną, w moim najgłębszym przekonaniu, przepychanką pomiędzy mną a panem przewodniczącym. Otóż nigdy nie było moją intencją, pani poseł, zeznawanie inaczej niż co do mojej pełnej wiedzy i co do istoty prac komisji, która jest objęta uchwałą i o to komisja ma prawo pytać. Jeśli zeznania moje nie spełniają oczekiwań komisji, komisja miała prawo, aby zostały one poddane ocenie sądu. Jedną z możliwości, nie jedyną rozstrzygnięcia tego przez sąd. Ale dzisiaj nie mamy rozstrzygnięcia sądu. No właśnie o tym chcę powiedzieć. Byłoby ukaranie mnie na przykład grzywną. Gdyby tak się stało, mieliby państwo pełną podstawę do tego, aby wezwać mnie ponownie, mówiąc mi, drogi świadku, zeznawałeś w sposób niezgodny z regułami, które powinny obowiązywać podczas komisji śledczej. Wracasz tutaj zatem, aby zeznawać ponownie. Drogi świadek, tak się nie stało. Stało, jest pan z nami. Tak się nie stało, że poczekaliście na rozstrzygnięcie sądu. Nie, muszę przerwać. Nie macie... Muszę przerwać świadkowi. Ja już świadkowi tłumaczyłem, dlaczego został ponownie wezwany. Tłumaczyłem, że świadkowie, którzy zeznawali po panu... zeznawali po panu, zwracali uwagę i mówili o pana udziale w przygotowaniu wyborów kopertowych, spotkaniach, telekonferencjach i o to pytamy dzisiaj. Zadaję pytanie pani poseł Filiks, proszę bardzo. Stając z tego, że panowie... A mogę odpowiedzieć, pani poseł? Tak, ale mogę mieć prośbę do pana. Tak. Bo ja mam określony czas, żeby zadać panu pytanie. Dobrze, to ja odpowiem w pół minuty. I nie chciałabym, żeby pan stosował technikę pana Jarosława Kaczyńskiego, dobrze, aczkolwiek była faktycznie ciekawa. Nie chodzi mi nawet o czas. Dobrze, w ogóle ja panu nie zabieram czasu. Ja panu nie ograniczam tego czasu, jednakże
Pan nawet nie zaczął odpowiadać na moje pytania, bo pan mi opowiada to, co pan sobie wyobraża, co mogliśmy zrobić i mogło się wydarzyć. Czyli rozmawiamy o pana ocenie hipotetycznej sytuacji. Zadałam pytanie, co się zmieniło. Nie. Ja zadałam pytanie, dlaczego pan wówczas nie odpowiadał na te same pytania, które zadajemy dzisiaj, które ja będę za chwilę odczytywała jeszcze raz. I proszę opinii publicznej powiedzieć, co się zmieniło. No więc właśnie, zadaj pan nie, co się zmieniło. Otóż ja odpowiadam. Zmieniło się to, że w międzyczasie złożyłem po podpisaniu protokołu bez uwag i bardzo dziękuję sekretariatowi komisji za to, iż ten protokół wiernie oddawał treść mojego przesłuchania. Po podpisaniu tegoż protokołu złożyłem na ręce pana przewodniczącego wniosek, aby wstrzymać się z przesłuchaniem mnie do czasu rozstrzygnięcia to już przez wiemy. Sąd. Tak się nie stało. Pan przewodniczący ten wniosek oddalił, stąd też chcę mieć satysfakcję, aby być na posiedzeniu sądu, który to orzeczenie wyda. I w związku z tym, iż nie mam w tej sprawie nic do ukrycia, w związku z tym, iż jestem lojalny wobec organów władzy, także wobec tego postępowania i że odpowiadam zawsze jako świadek na wezwania komisji, to jestem ponownie, no to, że państwo nie mają cierpliwości, żeby poczekać na konsekwencje waszych własnych decyzji, to nie jest pytanie do mnie. Chciałam powiedzieć, dużo osób nas ogląda i zakładam, że większość to są naprawdę jednak osoby sprawne intelektualnie i zdają sobie sprawę, co ja jestem się, pewny, że wszyscy, co tutaj którzy się nas wydarzyło. Oglądają, są sprawni w związku z czym pani właśnie w imieniu tych osób pozwolę sobie poprosić pana, żeby odpowiedział pan bez już opowiadania różnych historii i wtrąceń na moje pytanie. Jeżeli teraz pan stwierdza, że nie ma pan nic do ukrycia i jest pan lojalny i odpowiada pan na pytania, bo nie ma co nic do ukrycia, to ja powtórzę swoje pytanie. Dlaczego przez całe posiedzenie poprzedniej komisji, marnując w mojej ocenie czas członków komisji, swój własny i opinii publicznej, nie odpowiadał pan wtedy na pytania, skoro nie ma pan dzisiaj nic do ukrycia, a dzisiaj pan przynajmniej próbuje, doceniam, dziękuję, odpowiadać na pytania. Znaczy dzisiaj pan nie czyta regułki przez kilka godzin. Pan rozumie, ja przedstawiam dwie wizje. Wszedł pan na poprzednią komisję i czytał regułkę przez kilka godzin, a dzisiaj odpowiada pan na pytania, na które wtedy odpowiadał pan regułką. Dzisiaj już pan konstruuje jakieś zdania złożone, różne i próbuje odpowiedzieć. Proszę powiedzieć opinii publicznej, dlaczego na tamtej komisji pan nie odpowiadał, a na tej pan odpowiada na nasze pytania. Proszę po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie, pani poseł, że pani sobie sama zabiera swój własny czas, ale to nie jest... Moje wrażenia pana wrażenia mnie w ogóle nie interesują. Mnie interesują odpowiedzi na pytania. Istotnie to nie Dokładnie. Jest moje zmartwienie. To się martwić naprawdę sobą. Natomiast, no, to prawda. Tak. Wzajemnie zresztą. Tak, ja tak mam właśnie. Ja się o pana nie martwię. W każdym razie, wracając do moich zeznań 19 stycznia, powiedziałem całą istotę sprawy. Pokazałem państwu dzisiaj, na czym ten magiel, który prowadziliście, nie do czego on prowadzi. Pan. Pokazałem na przykładzie tego ministra finansów, którym byłem przez lata, na przykładzie sprzeczności w zeznaniach. Jeśli Nic naprawdę, pan nie pokazał. Świadkowie mają prawo różnie pamiętać naprawdę, różne sytuacje i dlatego właśnie, przepraszam, jeśli chcecie prowadzić tę komisję, ja to lojalnie jestem dzisiaj i będę w tym maglu uczestniczył. Natomiast co do istoty rzeczy, moje zeznania powiedziały cały zakres mojej wiedzy w dniu 19 stycznia. To cała Polska widziała. No dobrze, czyli jest dokładnie tak, jak sobie pomyślałam. W związku z tym kontynuując, uważam, że należy się, nie powiedziała nam pani poseł, należy się, żeby opinii publicznej pan jednak wyjaśnił taką sytuację. Ja już właśnie powiem. Na poprzedniej komisji czytał pan formułkę, która brzmiała, ja przypomnę, opinii publicznej. Na żadnym etapie przygotowań nie uczestniczyłem w formalnych obowiązkach związanych z przygotowaniem do wyborów. Znaczy to pan oświadczył i potem pan odczytywał swoją formułkę. Jeszcze raz przeczytam panu to zdanie. Na żadnym etapie Niech przygotowań pani przeczyta je całe, nie pani uczestniczyłem Niech pani w formalnych przeczyta całe obowiązkach. Do kropki. Proszę nie przerywać, bardzo bym prosiła, pani poseł. Żeby pan mi nie przerywał. Bardzo się panu nie podobało, jak przerwał panu pan przewodniczący Jąski. Pan przerwał już szósty raz. Ja to liczę. Szósty raz mi pan przerwał. Więc bardzo proszę, żeby mi pan nie przerywał. Pan przewodniczący Joński też pani przerywał. Bardzo ale proszę, okay. Żeby mi pan nie przerywał. Wie pan, jaka jest tutaj różnica między panem a panem przewodniczącym Jońskim? Nie wiem, pani poseł. Niech, to pani, ja nam pan, powie. To ja Niech panu, pani nam powie. To ja panu wytłumaczę. Pan przewodniczący Joński uchwałą Sejmu został zobowiązany do tego, żeby wezwać tutaj, przepytać świadków w jak największych szczegółach i ustalić pewne fakty. A pan został przed oblicze tej komisji
wezwany, żeby na pytania odpowiadać, a nie robić sobie żarty z tej komisji, co czyni pan, przewodniczący, mamy w tym zakresie prawa i obowiązki, których powinniśmy przestrzegać. Oczywiście. Tylko, że nie takie, jakie pan sobie wyobraża, tylko takie, jakie wynikają z regulaminu pracy komisji, z czym, co się panu nie podoba. Co jest bardzo pisowskie, że wam się regulaminy nie podobają. A teraz bardzo proszę, pan mi już nie przerywał i ja jeszcze raz zacytuję opinii publicznej. Pan przyszedł na poprzednią komisję i powiedział tak. Na żadnym etapie przygotowań nie uczestniczyłem w formalnych obowiązkach związanych z przygotowaniem do wyborów. Powiedział pan to jako wiceminister, znaczy dotyczyło to pełnienia przez pana funkcji wiceministra, a potem przyszedł minister, pana szef i powiedział tak. Już po tym, jak pan na te pytania nie odpowiadał, powiedział tak. Na pytanie, kto u pana w resorcie był odpowiedzialny oprócz pana wiceministrów za przygotowanie wyborów przez Pocztę Polską, pan Sasin mówi. Jeśli chodzi o taki operacyjny kontakt z Pocztą Polską, to wykonywał to minister Soboń. To wykonywał, ja nie zadałam pytania, pan będzie czekał. To wykonywał to minister Soboń. I teraz jeśli pan pytał o moją opinię, to moja opinia jest taka, że dlatego wam właśnie dzisiaj zeznaję, bo pojawiły się różne inne zeznania i uświadomił sobie pan, że będzie pan jednak musiał zeznawać, tylko dzisiaj stosuje pan taki trik przed komisją, że opiera się pan na tym, że twierdził pan wówczas, że w formalnych obowiązkach pan nie uczestniczył, w formalnych obowiązkach. I bardzo pan pilnuje tego dzisiaj, żebyśmy wszystko, co... czym się pan zajmował w związku, a zajmował się pan w związku z organizacją tych wyborów, wieloma sprawami, był pan na wielu spotkaniach, był pan kontaktem z ministrem, bardzo pan pilnuje, mnie to naprawdę nie rozproszy, bardzo pan pilnuje, żebyśmy nie używali słowa polecenie, tylko prośba. Otóż, szanowni państwo, okazuje się, że pan minister w ogóle nie wykonywał żadnych obowiązków, ponieważ to nie było polecenie, tylko prośba. Więc teraz proszę łaskawie wytłumaczyć opinii publicznej. Czy pan robił to po koleżeńsku, bo pana kumpel poprosił, czy jednakże był jakiś stosunek wiceministra pomiędzy ministrem i wszystko, czy pan się zajmował, należało do pana obowiązków, czy jednak to była jakaś łaska? Proszę wytłumaczyć opinii publicznej. Czym się różni wszystko to, co pan robił? Dlatego, że pan to nazywa prośbą, a nie poleceniem. Bo o szukaniu tej kruczków prawnych, że nie mamy słowa polecenie służbowe, jest moim zdaniem nietrafione. Jeżeli minister mówi, jeśli chodzi o operacyjny kontakt z Pocztą Polską, to wykonywał to minister Soboń. Nie mówi, że się wygłupiał, że się bawił, że robił łaskę, że jak mu się chciało, to sobie chodził. Tylko wykonywał kontakt operacyjny w sprawie organizacji wyborów. Tak powiedział pan minister. Czym się różni? Zadałam pytanie. Może już pan odpowiadać. Dziękuję. To jednak jest... Wiem, że specjalnie pan czekał, aż to powiem. Naprawdę, no nie marnujmy czasu. Panu się wydaje, że pan jest zabawny. Mnie się tak nie wydaje. Pani poseł potrzebny. To jeśli jestem potrzebny jako świadek... Nie jest pan mi potrzebny. Pan ma obowiązek odpowiadać na pytania. To nie jest kwestia moich potrzeb, tylko pana obowiązku. Więc proszę zacząć odpowiadać na pytania. Mi pan nie jest do niczego potrzebny. Wolałabym ten czas spędzać inaczej. Niestety muszę się tutaj męczyć i oglądać ten cyrk. A teraz może pan odpowiedzieć na pytanie. A właściwie jest pani nawet dość aktywna, muszę pani poseł powiedzieć, w tym cyrku. Dobrze, niech pan odpowie natomiast, na pytanie. Dokładnie pan minister Sasin powiedział, iż nie znajdowało się to w zakresie jego obowiązków i formalnie oczywiście żadnych decyzji nie podejmował, formalnie kompetencji nie posiadał, cytuję, formalnie żadnych decyzji nie podejmował, cytuję, działania, które Soboń podejmował w uzgodnieniu ze mną dotyczą kwestii kontaktów z pocztą. Prosiłem Sobonia o taki ogólny nadzór na styku map poczta. Oczekiwałem od Sobonia ogólnego spojrzenia na to, jak to wygląda. Naprawdę pani poseł, jeśli nawet pani tak całą sobą dobra, błagam, dzisiaj, no niech pan cię nie gubi. Na opinii publicznej wywrzeć przekonanie o tym, iż pan minister Sasin powiedział co innego niż to, co ja zacytowałam pana ministra Sasina. To, co rzeczywiście jest pan manipulantem powiedział. Po nie, pani poseł, to tak. Pani nie potrafiła podczas żadnego z przesłuchań, jeśli słowa, które pani przytaczała, dotyczyły moich zeznań jako świadka, przytoczyć ich bez manipulacji. Ja nie potrafię super powiedzieć, proszę dlaczego zgłosić pani to robi. Specjalnych organów, natomiast, jeśli pan tak uważa. Ja proszę to odpowiedzieć zgłosił, na pytanie, nie wiem, jakie to na organy, cytat, który ja zacytowałam. Jeśli chodzi o taki operacyjny kontakt z Pocztą Polską, to wykonywał to minister Soboń. To jest cytat z ministra. Proszę się do niego odnieść.
Otóż pan minister Sasin to wyjaśnił. Sobą nie sprawował nadzoru operacyjnego nad pocztą, tylko ogólny nadzór operacyjny nad tymi działaniami w ministerstwie, które są niezbędne, żeby ta współpraca z pocztą miała miejsce. Już to tłumaczyłem. To prawda. Do tego się rzeczywiście ograniczałem. Pani poseł Felix pyta o inny cytat. Pan go chyba nie ma na kartce, a pani poseł Felix inny panu cytuje. Jeszcze raz. Zgadzam się z cytatami, które pan przeczytał i są prawdziwe. I cytatem, który ja przeczytałam i jest prawdziwy, nie zaczął pan nawet odpowiadać na moje pytanie, więc je panu przypomnę. Proszę powiedzieć opinii publicznej. Ja nie powiedziałam, że pan odpowiadał za konkretną decyzję i tak dalej. I na to nazywam manipulacją, bo ja o coś innego pytam, a pan mówi opinii publicznej. Ja nie byłem osobą decyzyjną. Ja tego już nigdzie nie stwierdziłam, panie Soboń. Ja proszę, żeby pan wytłumaczył opinii publicznej. Jeżeli uważa pan, że to nie były pana formalne obowiązki, tylko wykonywał pan prośbę, proszę powiedzieć, jako kto pan to robił i co to było, przepraszam. Nie chcę. Czym jest prośba ministra do wiceministra, który później wykonuje określone czynności? Co to jest? Mam wrażenie, że jeśli pani poseł, odnalazłbym pani teraz cytaty z pani poseł ze stenogramów zeznań. Tak mnie pan wezwie na komisję, to będzie mi pan odnajdywał. Teraz ja pana przesłuchuję. Pani poseł, byłoby głupio zwyczajnie. Dobrze, już mi jest głupio, naprawdę. Mówiła o tym, jest mi głupio, że opinia publiczna to ogląda. Ja nie byłem osobą decyzyjną, mi też. Mi też, więc proszę odpowiedzieć opinii publicznej na pytanie i wyjaśnić, jaka byłaby różnica, jaka jest dla pana różnica, że koordynował pan to wszystko i był pan kontaktem. Znowu pani mówi coś, czego nie ma w żadnych zeznaniach. To jest nieprawda. Z pana, proszę je przytoczyć. To jest pana takie przekonanie. Proszę przytoczyć. Jeśli chodzi o taki operacyjny kontakt z Pocztą Polską, to wykonywał to minister Soboń. W tej sprawie, czyli w sprawie wyborów korespondencyjnych, tak, byłem w kontakcie z Pocztą Polską. Mówiłem już o tym zarówno panu przewodniczącemu Jońskiemu, jak i panu przewodniczącemu Karnowskiemu. Mówię to również pani poseł. Nie wiem, czy pan przewodniczący Romowicz mnie dokładnie o to pytał, ale wydaje mi się, że mówiłem już o tym dzisiaj wielokrotnie, że teza, którą pani chce postawić... Żadnej tezy nie ma w moim pytaniu. Nie, pan poseł Joński ją postawiał publicznie jeszcze przed... Nie, ja muszę panu przerwać. To, że pan 121 razy ostatnio wymienił i powiedział, że wszystko, co pan miał do powiedzenia, pan zawarł w swobodnej wypowiedzi, to nie oznacza, że pan teraz ma przyjść i mówić 121 razy Dariusz Joński. Naprawdę, ja do pana apeluję, żeby pan w każdej wypowiedzi się do mnie nie odnosił. Niech pan odpowiada na pytanie posłów, którzy panu zadają te pytania. Dobrze, panie przewodniczący. Jest takie sformułowanie w zeznaniach kontakt operacyjny, natomiast nie o to mi chodzi w tym momencie. Proszę, żeby pan odpowiedział, czy wszystko to, czym się pan zajmował na styku MAP-u i poczty, o co poprosił pana premier Sasin, to były działania pana służbowe czy jakieś prywatne? Czy możemy uciec od słowa, że pan działał jako wiceminister tylko dlatego, że ciągle pan mówi, że nikt panu tego formalnie nie zlecił, tylko pana poprosił? Już? Już? To teraz pani poseł spróbuje skoncentrować się i albo odnaleźć sobie, jeśli pani mi nie wierzy, albo uwierzyć, że w zeznaniach 19 stycznia dokładnie o tym powiedziałem. Powiedziałem, iż pan minister korzystał z takiej możliwości, jaką jest prośba o udział w określonych spotkaniach, które wykraczają poza zakres obowiązków. Teraz pan się skoncertuje, bo unikał pan powiedzenia, że było to w zakresie organizacji wyborów korespondencyjnych. Ale dotyczyło różnych spraw, w których minister prosił o udział ponad moimi obowiązkami, czy poza moimi obowiązkami, także w tej sprawie oczywiście. Czyli nie odpowie pan na moje pytanie? No, pani poseł, naprawdę ci, którzy nas oglądają, wyrobią sobie zdanie. Myślę, że już mają wyrobione. Sobie dawno tak wyrobili. Sądzę. Został pan memem po poprzednich zeznaniach. Sądzę. No, jak pani poseł, więc jakby tak naprawdę, się ustało. Jeśli pani teraz chce mam, wchodzić teraz w mam kolejne do pana pytania. Nie, zakresie, nie chcę i nie życzę sobie, tak żeby pan w tak ogóle sądzę do mnie mówił cokolwiek innego niż odpowiedź na pytania. A jeżeli tak będzie, bardzo bym prosiła, panie przewodniczący, żeby wyłączyć świadkowi mikrofon. Moje pytanie, już odzyskał pan pamięć, już nie czyta pan nam regułek i nagle się panu przypomniało, że może pan nam powiedzieć, znaczy zdecydował się pan, że brał pan udział w spotkaniu bardzo istotnym i ważnym dotyczącym organizacji wyborów korespondencyjnych. Opowiedział pan też dzisiaj tutaj na komisji, zamiast odpowiadać na pytania, co zeznał w tej sprawie jeden świadek i co zeznał w tej sprawie drugi świadek. Problem polega na tym, że pan się nazywa Soboń i ja nie chcę, żeby pan nam opowiadał, co zeznali inni świadkowie, bo ja mam protokół. Ja chcę, żeby pan opowiedział to, co pan pamięta, bądź powiedział, że nie pamięta z tego spotkania. Dlatego ja proszę, żeby to pan komisji opisał
w zakresie tego, co pan pamięta, okoliczności i przebieg tamtego spotkania? I kto według pana pamięci brał udział? Bo już wiemy, że pamięć może być zawodna i każdy odpowiada w dobrej wierze oczywiście to, co pamięta. Natomiast ja pytam o pana pamięć, nie o opowieść o tym, co jest w protokołach. Proszę mi powiedzieć, jak pan pamięta tamto spotkanie i uszczegółowić jeszcze, czy pan na to spotkanie został przez kogoś zaproszony, czy to pan zapraszał uczestników tego spotkania? Przy całym szacunku pytanie o tamto spotkanie jest cokolwiek nieprecyzyjne. 15 kwietnia, dokładnie pan wie, o które pytam spotkanie. No jasne, no. Już teraz pan wie. Czyli pyta mnie pani nie o spotkanie z panem prezesem Sypniewskim i Kurdzielem, tylko wideokonferencję, tak? Tak. Nie potrafię oczywiście odpowiedzieć na pytanie, kto dokładnie był uczestnikiem tego spotkania. O tym, kto był uczestnikiem tego spotkania, decydował pan prezes Kurdziel, który miał w tym zakresie stosowną wiedzę, wiedział, które firmy i które osoby w Poczcie Polskiej są osobami, które mają w tym zakresie odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby w takiej wideokonferencji, która odbyła się rzeczywiście po naszej rozmowie, w której panowie prezesi powiedzieli mi o potencjale poczty, który jest niewystarczający do tego, aby zrealizować zadania, które wiążą się z przygotowaniem do wyborów. Ja chciałem usłyszeć, jak taki potencjał na rynku wygląda. Zresztą prezesi również nie byli pewni wówczas, kto ile, w jakim zakresie, co może zrobić. A że mieliśmy COVID, to była to wideokonferencja. I w czasie tej wideokonferencji rzeczywiście, tak jak powiedział pan prezes Kurdziel, rozmawialiśmy o technicznych aspektach potencjału tych. Zaraz zapytam, o czym rozmawialiście, bo mam kilka szczegółowych pytań. Pytała mnie pani o to. Nie, pytałam, nie proszę pana. Co pan pamięta? Ja mówię, pana zapytałam, kto pana na to spotkanie zaprosił, czy pan został zaproszony, czy pan zapraszał. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Co do tego, kto mi wysłał link do tego spotkania? Nie. Kto pana zaprosił, czy pan zapraszał osoby, które brały udział do uczestnictwa w tym spotkaniu? Nie, z pewnością nie wysyłałem linku do tego. Nie pytam o wysyłanie linku, to jest czynność techniczna, po tym jak spotkanie zostanie umówione, proszę pana. Spotkanie, proszę pani, miało charakter wyłącznie techniczny i tylko o takim charakterze. Ale żeby sobie wysyłać, panie Soboń, linki, które się klika, żeby wziąć udział w spotkaniu, to nazywam czynnością techniczną, to najpierw się takie spotkanie ustala. Znaczy ustala się, kto na tym spotkaniu będzie, a potem te osoby, które zostały zaproszone bądź doproszone do tego spotkania, dostają taki link. A moje pytanie brzmi, oczywiste jest to. Zanim pan dostał ten link, no chyba nie dla pana. Ja pytam, zanim pan dostał ten link i nie o to pytam, co pan klikał i kiedy pan klikał i kto panu to przysłał, tylko pytam, czy pan został na to spotkanie zaproszony przez pana Kurdziela bądź inną osobę i nie chodzi mi o wysyłanie linku? Czy na przykład to pan zaprosił uczestników tego spotkania? Co pani rozumie przez czy bardzo zaproszenie proste, kto organizował to spotkanie? Robocze spotkanie. Panie ministrze, kto organizował pytam, czy jest to robocze, spotkanie? Czy nie jest robocze. Naprawdę nie rozumie pan pytania? Nie, czy ktoś zaprosił pana na spotkanie, czy pan zaprosił pana Kurdziela? Nie rozumiem tego pytania w sytuacji, w której spotkanie nie ma sformalizowanego charakteru. Otóż według tego, co ja pamiętam, wyglądało to w sposób następujący, iż doszliśmy do przekonania po rozmowie z panem Kurdzielem, że takie spotkanie będzie potrzebne. Pan Kurdziel twierdził, że ja go poprosiłem o to, aby on takie spotkanie zorganizował. Być może tak było. Ja tego wykluczyć nie mogę, no bo chciałem z całą pewnością w tym spotkaniu wziąć udział. I w tym spotkaniu udział brałem w sposób zdalny, łącząc się z tymi, którzy na to spotkanie zostali zaproszeni. No jeśli mnie pani pyta natomiast, czy ja zapraszałem na to spotkanie, nie, bo ja nie mam nawet wiedzy, kto powinien, czy dzisiaj i wówczas nie miałem takiej wiedzy, kto powinien w takim spotkaniu uczestniczyć. A po co pan brał udział w tym spotkaniu? Wielokrotnie już o tym mówiłem, że każdy odpowiedzialny człowiek na prośbę swojego przełożonego o to, aby spojrzał, jak sprawy wyglądają, chce uczestniczyć bezpośrednio w tych spotkaniach, tak aby mieć wiedzę z pierwszej ręki. No i bardzo, bardzo się cieszę, że opinia publiczna to wszystko słyszy. A proszę mi powiedzieć, czy na tym spotkaniu, wedle pana wiedzy, dokonano wyboru podwykonawców dla Poczty Polskiej? Nie, to znaczy w tym sensie, że podwykonawcy co do tego, co kto może czy nie może, byli przez Pocztę Polską wskazani. To znaczy pan prezes Kurdziel
mówił mi, zresztą podobnie jak prezes Sztypniewski, że są jakieś firmy, które się tym zajmują. To jakby ja, moja wiedza to jest dokładnie tyle, ile w tej sprawie mogę powiedzieć. Ja nie znam tych firm, nie znam ich potencjału, nie znam ich nazw, nie miałem nigdy z nimi żadnego kontaktu. Czy poznał pan kontaktu na tym spotkaniu? Nie, nie poznałem pani nie. poseł. Jeśli pani przez poznanie, no to jest właśnie ta próba manipulacji. Te nazwy, mówi uważa, pan nie znał nazw, a już pan poznał na nazwy no, tych firm. Jeśli brałem udział w wideokonferencji po to, aby posłuchać, jaki jest potencjał firm na rynku, to pani uważa to, że poznałem te firmy, no ja powiedzieli... Nazwę. Co? Ja się odniosłam do tego, pan powiedział. Nie, ja nie znam. Ja nie potrafiłbym przytoczyć nawet jednej nazwy tych firm, które brały wówczas udział. Nie interesowało mnie to. Co mnie to obchodzi? Czyli na tym spotkaniu osoby, które reprezentowały te firmy, nie powiedziały, jakie firmy reprezentowały. Powiedziały, tylko pani czyli poseł. Poznał pan te firmy wtedy, nazwy tych firm, tak, czy pani nie? Pani uważa, nazwy czy tych powiedziano firm. Nazwy tych firm? Tak. Na spotkaniu powiedziano nazwy tych firm. Czyli czy poznałem te firmy? Czyli się pan dowiedział. Pytam o, czy to dowiedział się pan, jakie firmy. Jak się nazywają? Tak. Pewnie tak. Jeśli ktoś się przedstawił, no to się przedstawił. Się pan cofnie później, jak się pan będzie oglądał, się pan trochę uspokoi z dystansem, pan to zobaczy, to zobaczy pan, że dopytuje o nazwy firm, nie dlatego, że to jest mądre pytanie, tylko dlatego, że pan się tak zapędził, że powiedział, nie znałem nazw tych firm. No nie, ale ja dalej ich nie znam, no pani tak, poseł. I oczywiście, nie znał pan przed spotkaniem, na spotkaniu pan poznał, potem dalej ich pan nie zna. No, no i tak, przy tym zostańmy. Ale dokładnie no tak, i, pani poseł. I bardzo ja dobrze. Mogę taki test przeprowadzić w pani nie, nie będzie pan przeprowadzał już żadnego testu. Proszę mi powiedzieć, czy według pana Ja zadaję teraz panu pytanie. To nie jest żaden quiz. Powygłupia się pan później po komisji. Widzę, że pan ja mówi... Ja mam wrażenie, że na tym ta komisja... Więc się pan powygłupia po komisji. Jest takie spotkanie, na którym jest wiceminister. Ważne osoby z Poczty Polskiej. Poczty, która ma przeprowadzać wybory. Pojawiają się również podmioty, które mają być podwykonawcami Poczty Polskiej przy prowadzeniu wyborów. I pan mówi, że to było takie spotkanie nieformalne i nie dotyczyło formalnie pana obowiązków. Nie ja mówię, wszyscy świadkowie to potwierdzają. Pan prezes Kurdziel mówił, iż miało to charakter dialogu technicznego, sprawdzenia możliwości tych firm. To, że ta rozmowa na tym spotkaniu dotyczyła możliwości dialogu technicznego, rozumiem. Wszyscy to zeznali. Ale to nie znaczy, że to było spotkanie kolegów przy kawie. Tylko tam były ustalane podmioty, które były wykonawcami. Pan, którego oddelegował tam wiceminister, rozmawialiście o wyborach kopertowych. Ja oczywiście... Przecież nie o pogodzie i nie o tym, gdzie pojedziecie na wakacje. Pani poseł, umówmy się, że jednak głupi nie jestem i tą taktykę rozumiem, w której ma być takie oto wrażenie dla opinii publicznej, że wrażenie, każdy, tak. Tak, każdy, kto... Tak. Każdy, kto brał udział w jakimkolwiek spotkaniu dotyczącym wyborów korespondencyjnych, jest jakoś w tą sprawę zamieszany i powinien ja w ogóle nie używam takiego sformułowania zamieszany. Przykładnie napiętnowany przez opinię publiczną, ale ja takiego przekonania nie podzielam, pani poseł. Nawet jak pani to powtórzy 100 razy jeszcze. Teraz panu pozwolę sobie na te 30 sekund odpowiedzieć. Pan tak mówi i pan się zachowuje dlatego, że to pan przyjmuje taką pozycję, że ktoś pana chce w coś mieszać, a pan chce uniknąć odpowiedzialności. Bo gdyby pan miał inną postawę, to pan by normalnie odpowiadał na pytania, opowiadał to, co pamięta i to, czego nie pamięta, a nie stosował jakieś triki, że pan odpowiada albo nie odpowiada, przychodzi albo nie przychodzi. I proszę, wie pan, co to jest? To jest projekcja. Znaczy, to są pana obawy. Bo ja w ogóle nie uważam, jak już mnie pan tak zapytał prywatnie o moją ocenę, że pana odpowiedzialność prawna za tą sytuację jest w ogóle jakakolwiek. Ja pana traktuję jako świadka, dzięki któremu mogę się dowiedzieć, jak wyglądał ten proces. Ale pan ze strachu i lęku po prostu zachowuje się tak, jak się zachowuje i dlatego dopiero na drugiej komisji odpowiada pan na pytania, więc proszę nie projektować na mnie swoich obaw i lęków, bo ja pana absolutnie o nic nie obwiniam. Ja po to zadaję panu te pytania, żeby się dowiedzieć na temat tego procesu takich rzeczy, które mnie interesują. Jeśli już pan chce wiedzieć, to nie uważam pana za winną osobę. Nie proszę pana, nie proszę pana. Ja po pierwsze nie krzyczę, ja naprawdę jestem cierpliwa, bo jest pan dla mnie okropnie nieznośnie chamski, bezczelny i zaczepny i mimo to wytrzymuję to tylko po to, żeby zadać te pytania, które mam do zadania. A ja pana nie podziwiam, naprawdę, ja panu współczuję. Proszę mi teraz jeszcze powiedzieć, czy po tym spotkaniu, na którym nie był, nie może pan, czy na tym spotkaniu, na którym nie było pana ministra Sasina, a był wiceminister Artur Soboń, nieformalnie sobie tam był po prostu, na nieformalnym spotkaniu omawiał w imieniu ministra, jak będzie wyglądał przebieg wyborów. Czy po tym spotkaniu, o przebiegu tego spotkaniu i o tym, co ustalono na tym spotkaniu, czy poszedł pan poinformować i zdać relację z tego spotkania panu ministrowi Sasinowi, swojemu szefowi?
I proszę odpowiadać na moje pytanie, a nie mówić o mnie. Za to pani poseł może mówić o mnie, co sobie żywnie podoba. Tak ja jest, rozumiem tutaj tak. Różnicę. Mhm. Świetnie. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Otóż pani poseł w tym pytaniu zawarła taką tezę, iż ono dotyczyło, że organizacji wyborów omawiano tam, jak nie, będzie wyglądał przebieg wyborów. To jest teza nieprawdziwa. Otóż niczego takiego podczas tego spotkania nie omawiano. Omawiano wyłącznie jedną z technicznych rzeczy, krytyczną z punktu widzenia procesu, czyli zdolność do insertowania, przygotowania pakietów, i omawiali to ludzie, którzy w tym zakresie są na rynku kompetentni. Ja czy to jest takiej element, wiedzy... Czy to jest element przeprowadzenia wyborów? Da mi pani odpowiedzieć? Czy to jest element... Nie, wprowadza pan opinię publiczną w błąd i dlatego protestuję i przerywam. Czy to jest element to przeprowadzenia wyborów? To jest element krytyczny. Ale bardzo ważny. Krytyczny. Ale czy w ogóle element? Bo powiedział pan, że nie omawialiście tego, jak będzie wyglądał tak, przebieg wyborów. Nie zajmowaliśmy się przebiegiem wyborów podczas tego spotkania. Natomiast rozmawialiśmy na temat pewnej technicznej, ważnej z punktu widzenia tego procesu właśnie, o którym pani poseł mówi, czynności. A ja słuchałem osób, które mają w tym zakresie odpowiednią wiedzę. A moje pytanie brzmiało, przypomnę panu, czy przebieg tego spotkania i to na tym spotkaniu pan usłyszał, przyglądając się tylko nieformalnie, czy pan zrelacjonował to ministrowi Sasinowi? O to pytałam. Wielokrotnie rozmawialiśmy z ministrem Sasinem. Ja nie potrafię oczywiście dzisiaj powiedzieć precyzyjnie, czy tego dnia po tym spotkaniu poszedłem i to zrelacjonowałem. I pytałem, czy tego dnia, tylko czy w ogóle przebieg tego spotkania? Co do zasady, bez pewnie jakichś nadmiernych szczegółów, ale co do zasady oczywiście przekazywałem te informacje panu ministrowi. To były ważne rzeczy, prawda? Nawet nie, pan powiedział pani krytyczne. Poseł. Nie, pani poseł. Krytyczne. To było ważne z punktu widzenia tych, którzy tą sprawą się zajmowali. Bo rzeczywiście kwestia zdolności na rynku do przygotowania tych pakietów była jednym z krytycznych elementów tego procesu. Zgadzam się. Dlatego mówię, że to było bardzo ważne spotkanie dotyczące tego, jak miałby wyglądać ewentualnie przebieg wyborów korespondencyjnych. Pan Sypniewski zeznał przed komisją. Ja teraz zacytuję. Pan minister Soboń zdecydował wówczas, że poprosił nas o to, abyśmy zaczekali w gabinecie. Powiedział, że musi iść do pana premiera Sasina, zapytać i poprosić o informacje na ten temat. No i wyszedł do pana premiera Sasina, wrócił. No trudno mi określić czas, czy to było 20 minut, 15 czy pół godziny. Wrócił do pana premiera Sasina i przekazał informację, że pan premier Sasin prosił zarząd poczty, aby podjął się tego zadania w oparciu o ryzyko biznesowe. Pamiętam dokładnie te słowa, ponieważ wydały one mi się bardzo irracjonalne. Koniec cytatu. Proszę wyjaśnić komisji, co to miało znaczyć, aby zarząd poczty podjął się tego zadania w oparciu o ryzyko biznesowe. Mam takie przekonanie, że mówi pani o słowach, które zeznał pan prezes Sypniewski i które tak. wypowiedział pan minister Sasin. No, w związku z tym moja rola tutaj no, nie pozwala mi, aby powiedzieć cokolwiek więcej. No, co mam więcej powiedzieć? Czyli w ważnej sprawie między ministrem a pocztą ustala pan coś w pokoju na spotkaniu. Dokończę. Co znaczy wychodzi? Nie, pani manipuluje wychodzi, znowu. Wychodzi. Idzie do ministra i wraca na to spotkanie i przekazuje, cytuję. Sasin prosi zarząd poczty. Przekazuje Soboń od Sasina. Wiceminister od ministra. Aby podjął się tego zadania zarząd poczty w oparciu o ryzyko biznesowe. I dzisiaj pana o to pytam. I pan mówi, że pan tak poszedł i nie rozumie pan tego, co pan przekazał, tak? Nie rozumie pan? Skoro mnie pani pyta, to pani też nie rozumie. Mhm. To proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Powiedziałem, no w tej sprawie świadkowie zeznali, iż pośredniczyłem w jakimś kontakcie, w którym prezes Poczty Polskiej zadał pytanie i ja poszedłem po odpowiedź do ministra Sasina. Ja tej sytuacji nie pamiętam. Tak, żeby było jasne. Nie pamiętam, jak ona dokładnie wyglądała. I jeśli byłem osobą, która pośredniczyła w tego typu kontakcie, to tak jak dzisiaj już mówiłem, no naprawdę ten, który jest osobą, która jest posłańcem, no jakby nie rozstrzyga tego, co mu kto inny przekazuje. No, ale musi rozumieć, jeśli tak, co przekazuje jeśli ktoś chyba, mnie poprosił, nie musi rozumieć, co przekazuje.
Co to znaczy rozumieć, pani poseł? No bo ja pana pytam, co znaczy, bo chciałabym to zrozumieć, w oparciu o ryzyko biznesowe, bo pan to przekazał, taką prośbę, żeby poczta to zrobiła w oparciu o ryzyko biznesowe. Ja tylko pytam, co to konkretnie nie, znaczy. Pani poseł, pani powiedziała, że pan to przekazał, ja tego nie potwierdziłem. Ja powiedziałem, że jeśli świadkowie tak zeznają, być może na tym polegało pytanie, które wówczas skierowano do pana ministra aktywów, które ja przekazałem i wróciłem z odpowiedzią. Naprawdę dzisiaj nie jestem w stanie pani poseł precyzyjnie powiedzieć, jak dokładnie to pytanie wyglądało i jak wyglądała odpowiedź. Co więcej, zdaje się, że według tych zeznań ja tam chodziłem po raz kolejny i wróciłem z odpowiedzią na inne formalnie, pytanie. Nieformalnie, po prostu po kumpelsku przecież, bo wiadomo, że nie wykonywał pan obowiązków służbowych wiceministra. No wiadomo, to cała Polska rozumie. Nie, nie, pani poseł. Chciałabym zapytać o pana, czy pan ma jakąś wiedzę, ja zadaję kolejne pytanie, czy pan ma jakąś wiedzę, tak, pan będzie mógł na konferencji prasowej, opinii publicznej, na mój temat powiedzieć wszystko, co pan sobie zechce. A teraz chciałabym, żeby odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, przedostatnie. Proszę mi powiedzieć, czy dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zawarło z Pocztą Polską umowy? Mimo tego, że decyzja premiera, jak dzisiaj, znaczy jak słyszeliśmy na komisji, miała rygor natychmiastowej wykonalności dla poczty. Dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych, które pan reprezentował i przyglądał się różnym rzeczom w tym procesie na prośbę ministra, dlaczego nie zawarło z pocztą umowy? Czy pan ma taką wiedzę, czy nie ma? No właśnie, droga pani poseł, ja nie reprezentowałem wówczas Ministerstwa Aktywów Państwowych, tylko reprezentował je minister aktywów państwowych. To po pierwsze. A wiceminister, niego, które ministerstwo reprezentuje? Wiceminister, proszę pani, jest uregulowany. Ja rozumiem, że pani nie była nigdy w rządzie. To ja pani to wytłumaczę. Nie, nie wytłumaczy mi pan, bo chciałabym. Nie wytłumaczę pani. Żeby pan odpowiedział. Nie dam rady. No, nie, bo dlatego, że to nie jest, leży w zakresie mojego pytania, panie Soboń. Nie, pani. Ja rozumiem, że pana to bawi, Felix, ale to nie jest moje pytanie. Panie Felix, jeśli ja bym przyszedł na spotkanie, w którym byłoby omawiane na przykład fuzja Lotosu z Orlenem. Nie, przerywam panu, dlatego że chciałbym w swoim czasie zdążyć zadać jeszcze jedno pytanie. Mi się to nie podoba. Zapytałam, uważa, czy pan ma wiedzę na temat, panie nie, przewodniczący, czy może pan świadkowi wyłączyć mikrofon? Dobrze, opadną emocje. Panie świadku, może pan się wody napić, proszę chwilę odpocząć. Pani poseł zadaje jeszcze pytanie za chwilę. Dobrze. Pani poseł Felix, proszę zadać pytanie. Za chwilkę będę ogłaszał przerwę. Wiedzę na temat tego, dlaczego... Nie, nie mam, to odpowiedziałem. Nie, nie odpowiedział pan. Jakby pan odpowiedział, nie mam, to byśmy żyli już następne pytanie. Ja pani chciałem nie wytłumaczyć, nie, że to, że ktoś z nas jest wiceministrem, ma oznacza, że ma określony zakres odpowiedzi. Proszę sobie odsłuchać później to spotkanie i zobaczyć, że nie odpowiedział pan na moje pytanie. A mógł pan odpowiedzieć w ciągu 3 sekund i zadawałaby następne pytanie. Traktuję to też edukacyjnie trochę, przepraszam. Ja obawiam się, że ta edukacja wam by się przydała, bo to wy dzisiaj stajecie przed komisją śledczą i tłumaczycie Polakom, gdzie zniknęło 70 milionów. A nie ja, póki co. Mailu 30 kwietnia do Dworczyka napisał pan: twoje decyzje administracyjne zostały wydane, ale jak się pewnie domyślasz, MAP z umową poczeka do ustawy. Dlaczego MAP miałby poczekać z zawarciem umowy do ustawy? No tak jak powiedziałem, pani poseł, ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, że każde słowo w tym mailu jest słowem autentycznym i moim. Natomiast jeśli ten materiał będzie w materiale dowodowym, czyli ten mail, jest. Nie, nie jest właśnie, pani poseł. Jeśli będzie pozyskany w taki sposób, abyśmy wiedzieli, że jest autentyczny, to będę się do tego odnosił, bo niezależnie od tego, że jest to prywatna rozmowa z prywatnych skrzynek mailowych między dwoma kolegami politycznymi. Tak, ale nie dotyczy życia prywatnego, bo bym tego nie cytowała, no panie. Dlatego pewnie musiałbym precyzyjnie odpowiadać na pytanie dotyczące każdego z tych zapisów. Jeśli tak wyglądała moja spekulacja, że spekulowałem, że Ministerstwo Aktywów poczeka do ustawy, ja tego nie wykluczam, pani poseł, natomiast to są, tak jak powiedziałem, no czyste spekulacje. To jest taka nowa, ja już skończyłam, panie przewodniczący, chciałam powiedzieć, że tamta strategia upadła, okazało się, że musi pan jednak tutaj przyjść i odpowiadać na pytania. To dzisiaj jest nowa strategia, nie wykluczam, nie potwierdzam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obiecałem, że około godziny 13 ogłoszę przerwę, zaraz to zrobię. Tylko chcę zwrócić uwagę, że warto być przyzwoitym, warto mówić prawdę. Cieszę się z tego powtórnego wezwania Pana tutaj, dlatego że w styczniu Pan mataczył. W styczniu pan mataczył, krył pan kolegów, którzy pana pogrążyli. I cieszę się, że dzisiaj pan odzyskał pamięć. Więc tak, po przerwie wznawiamy przesłuchanie. Przypomnę, o godzinie 16 będzie konfrontacja z panem Kurdzielem. Ogłaszam 45 minut przerwy. Dziękuję bardzo.